Jako twórca Róży, Domu Złego, a teraz Wołynia, z łatką twórcy kina narodowego, jak się czujesz? Rozmawiamy o Wołyniu, tak? Tak. Ja bym chciał w ogóle wyjść już z tego tematu, natomiast no jest okazja, bo film wychodzi na DVD, więc niechętnie, ale jednak wracam jeszcze raz do tej historii. Jako twórca kina narodowego, ja się tak nie czuję. Nie czuję się jako twórca kina narodowego. Ja nie wiem, co to jest kino narodowe. Powiedzmy, że ci wierzę. Jak w takim razie definiujesz pojęcie patriotyzmu w sztuce? Myślę, że to się łączy z jakąś uczciwością podczas opowiadania jakiegoś tematu i to tyle. A uczciwość oznacza w przypadku na przykład Wołynia co? Opowiedziałem tę historię najuczciwiej jak potrafiłem, ale wcześniej, mając świadomość, że to jest historia opowiadana z tej mojej polskiej perspektywy, wcześniej konsultowałem scenariusz na różnych etapach z historykami, z kresowianami, tak? I czytałem dużo opracowań, relacji, książek i wytworzyłem sobie własny obraz tych wydarzeń. I ten obraz jest w tym filmie i dlatego mówię, że zrobiłem ten film najuczciwie, jak potrafiłem. No bo takie kino narodowe, że bohater jest bez skazy i idzie w jednej ręce, ma biało-czerwoną flagę i krzyż w drugiej, to tak jakoś mi nie bardzo leży. Ale rzeź wołyńska to jest bardzo kontrowersyjny temat, wywołujący skrajne, absolutnie skrajne emocje. Myślę, że miałeś poważne obawy, przystępując w ogóle do myślenia, realizacji tego filmu. Czy mógłbyś sobie przypomnieć i nam przypomnieć teraz, jakie to były obawy, z jakimi... No dobrze, a powiedz mi, dlaczego to był kontrowersyjny temat? Kontrowersyjny temat z różnych powodów. Znaczy, po pierwsze dlatego, że przez cały okres PRL-u spychany, zamiatany pod dywan. Nie można było o tym mówić. Kontrowersyjny dlatego, że Ukraińcy mają do tego bardzo określony stosunek, to znaczy taki, że również najchętniej by o tym zapomnieli, a tak naprawdę widzą w tym swój patriotyczny zryw niepodległościowy, a zbrodni jakoś nie zauważają. No i tak dalej, można wymieniać bardzo wiele. Jak teraz spotykałem się, bo w zasadzie już skończyłem, z widzami i z historykami na projekcjach filmu, to historycy zawsze podkreślają, że o tym się dużo mówi. Historycy nasi? Nasi. Że to w ogóle nie jest temat przemilczany. Rzeczywiście wyszło bardzo dużo opracowań i książek i z ich punktu widzenia, no to oni, historycy, ci, którzy siedzą w tym temacie, rzeczywiście to już jakoś tam przerobili. Sytuacja jest taka, że i historycy polscy, i ukraińscy okopali się na swoich pozycjach i tego porozumienia nie widać, natomiast informacji o tych wydarzeniach nie ma w podręcznikach szkolnych, prawda? Polskich szkolnych. Polskich szkolnych, przypuszczam, że w ukraińskich również. Myślę, że większa jest wiedza wśród zwykłych, szarych ludzi w Polsce niż na Ukrainie, gdzie tej wiedzy prawdopodobnie w ogóle nie ma. Więc, a czy ja się obawiałem? Oczywiście, że się obawiałem, ale ja się obawiam chyba przed każdym filmem, to znaczy próbuję zrobić te filmy najlepiej, jak potrafię. Czasem wychodzi lepiej, czasem gorzej. No i uczciwie, ale rzeczywiście Wołyń to był najtrudniejszy mój film, ponieważ musiałem przeznaczyć bardzo dużo czasu na zdobywanie tej wiedzy, na dokumentację, na rozmowy. No i też te wersje i scenariusza, i wersję montażową, tak bardzo na nie chuchałem, bardzo ostrożnie podchodziłem do tego tematu, właśnie, jak na siebie bardzo ostrożnie. A w sensie politycznym, bałeś się, że na przykład film wywoła jakieś nacjonalistyczne myśli, ruchy, różne konsekwencje tego typu? Tak, obawy były dwie. Pierwsza, mniej istotna, że Rosjanie wykorzystają ten film w jakiejś swojej tam propagandzie. Ja zacząłem nad nim myśleć w 2012 roku, może wcześniej, czyli jeszcze przed Majdanem, ale sytuacja wiadomo, że się zmieniła. No i były takie obawy, że ten film posłuży propagandzie rosyjskiej, ale tutaj szybko sobie odpowiedziałem, że gdybym nie zrobił tego filmu, no to może propaganda rosyjska wykorzystałaby fakt, że ten film nie powstał. Na tym polega propaganda. A druga? A druga, no to jest poważniejsza sprawa, że część widzów odbierze ten film wprost, że jest to film wymierzony przeciwko Ukraińcom, a nie film przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi. I myślę, że taka grupa gdzieś na pewno była, ale pocieszające jest to, że ona jest relatywnie niewielka. Mhm. A jaki ci cel przyświecał, robiąc ten film? Jaki cel? Tak.
Co chciałeś osiągnąć tym filmem? Wiesz, moja praca polega na tym, że mam tę przyjemność, że wchodzę w różne przestrzenie, w różne światy, wędruję i wyszedłem od tego pytania, no skąd tyle okrucieństwa? Nie mogłem tego zrozumieć, dalej tego nie mogę zrozumieć, ale to był mój punkt wyjścia, kiedy zacząłem czytać relacje ocalałych z rzezi Polaków. Tak, to był ten punkt startu. Natomiast skończyłem na tym pytaniu, jak żyć po końcu świata, czyli jak ci ludzie, którzy byli świadkami tortur swoich bliskich, jak oni mogą się odnaleźć w tej rzeczywistości dzisiaj, prawda? Jak jest taka historia kobiety, która została po wojnie z Kresów deportowana na ziemię odzyskane i przez całe swoje życie nie wyszła z domu, prawda? Bo się bała Ukraińców. Zmarła nie tak dawno. Więc skończyłem na pytaniu, jak żyć po końcu świata. Ja nie wiem, czy mam na te dwa pytania odpowiedzi. Chyba nie chcę o tym nawet mówić. A z takich bardziej uniwersalnych, czyli takich bardziej szeroko zamierzonych, nie przyświecał ci cel również jakby takiego pojednania narodowego? Chciałeś ten może film zrobić? Ja jestem tylko reżyserem, wiesz, ale rzeczywiście no, coś jest na rzeczy, że chciałem tym pomordowanym na Kresach Polakom nie tyle przywrócić pamięć, co chciałem, żeby się o tym mówiło, ale mówiło, nawet nie wiem, dokonało odpowiednich ekskumacji, żeby znowu zaczęto o tym rozmawiać, ale nie po to, żeby jątrzyć, tylko po to, żeby nazwać tę historię, bo nierozliczone historie, prawda, nierozliczone zbrodnie są niebezpieczne, więc żeby nazwać i żeby się one więcej nie powtórzyły, żeby świat był lepszy. Tak, nie wiem, zaraz mi szkliwo spadnie z zębów, bo za dużo patosu, ale no gdzieś tam taką myśl miałem, żeby przywrócić pomordowanym pamięć. A jeżeli chodzi o pojednanie, to raczej to jest tak, że ja skoro postanowiłem zrobić film o ludobójstwie na Kresach, no to od razu się gdzieś zapala lampka, ale przecież jest pojednanie. No więc ja się musiałem z tym zderzyć, ale ja o tym pojednaniu nie myślałem wcześniej. Uważam, że to pojednanie, o którym się tyle mówi, może być oparte tylko i wyłącznie na jakiejś prawdzie. Na, historycznej. Tak, nie na zamiataniu niewygodnych tematów. A film może w tym pomóc? Tak, dlatego że film jest sztuką masową. Kto czyta książki? Już to mówiłem, ale rzeczywiście książek w Polsce czyta się mało. Jest ich bardzo dużo, dużo opracowań o wydarzeniach na Kresach, ale film jest taką no, masową sprawą, więc myślę, że wielu Polaków po raz pierwszy zderzyło się z tym tematem i czegoś się o tych wydarzeniach dowiedziało. Ja nie nakręciłem podręcznika historii. Mnie zależało na tym, żeby na tyle zainteresować przez emocje, przez opowieść o miłości w czasach nieludzkich, tak, żeby zainteresować tym filmem na tyle, żeby ludzie wrócili do domu i mogli sami otworzyć odpowiednie książki, poszukać w internecie, sami wyrobić sobie własny pogląd na te czasy.